Witam Was w kolejnym z odcinków. Dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę na temat używanych pitów, ponieważ jak zauważyłem, panuje taka opinia, iż używane pity się nie opłaca kupywać, że praktycznie tylko i wyłącznie nówki z pudełka. Nie wiem, skąd się to wzięło. Kto taką paranoję sieje? Nowy pit na pewno ma te plusy, że nie trzeba nic sprawdzać, tylko po prostu wbijamy sobie na stronie internetowej, zamawiamy sobie pita, nówkę w pudełku i nie musimy się niczym przejmować, nie musimy o niczym myśleć praktycznie. Przyjeżdża nam, rozpakowujemy, docieramy i heja, nie? A nowego, jak jedziemy na zakupy, to trzeba no, niestety sprawdzić, czy nam się opłaca go kupić, czy nie. Ewentualnie, jak ja to zawsze mówię, z każdej ceny da się urwać. Ta cena, co ktoś wystawia, na pewno w większości przypadków nie jest ceną ostateczną. Da się coś urwać. Jak kupiec, jak oczywiście sprzedający zobaczy, że kupiec się zna, że sprawdzi, przekalkuluje, pokaże mu, że rzeczywiście coś jest zużyte, na pewno coś też spuści z ceny, więc co? Teraz Wam pokażę, na co popatrzeć przy zakupie, jak to mniej więcej sprawdzić, mniej więcej się dowiecie, jakie są koszta tych części. Ogólnie będzie gdzieś tutaj w rogu na dole będzie pokazane mniej więcej koszt naprawy. Ile by to mniej więcej kosztowało, jak będą takie objawy, a nie inne. Co, nie będziemy przedłużać. Mój pit jest, wymaga tam lekkiego remontu, więc co nieco będzie pokazane, gdzieniegdzie jakie luzy. Ja sobie jeszcze wezmę ściągę, bo ja mam sklerozę. Oczywiście musiałem się przygotować. Przygotować się musiałem, żeby nie zapomnieć niczego i powiedzieć o wszystkim na jednym odcinku. Zaczynamy od najważniejszej rzeczy w każdym picie, czyli o silniku, bo to jest jedna z najdroższych rzeczy, która się może nam zepsuć. Jedziemy sobie po pita. Najlepiej jest sobie wcześniej ustalić ze sprzedającym, żeby nam motocykla nie odpalał. Po prostu, żeby motor sobie postał. Najlepiej jeden dzień, żeby sobie postał, żeby go nikt nie przepalał i wtedy najlepiej będzie widać, jak pali, czy kopci, czy nie kopci i tego typu sprawy. Czyli mamy pita nieprzepalanego, zimnego. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od odpalania. Zaczniemy od odpalania. Resztę podzespołów to oglądniemy później, bo silnik, jak mówiłem, jest najważniejszy. Reszta na razie nas nie interesuje. Interesuje nas silnik, czy odpala. Niektórzy ludzie no nie potrafią dobrze kopnąć czasami za pierwszym razem i pit może odpalić za drugim, trzecim, czwartym kopem. Jak nam pit nie odpala, to oczywiście jest opcji tyle, że no normalnie jest bardzo dużo opcji i wtedy możemy targować ostro cenę. Możemy targować ostro cenę, nigdy się nie ufa sprzedającemu na słowo. Bo w większości przypadków zdarza się właśnie, że mogą być to jacyś bajkopisarze. No ale nie mówię, że w każdym przypadku, ale no zdarza się, że właśnie sprzedający cyganią. No i najlepiej, żeby nie wierzyć nikomu na słowo. Bo jak nam nie odpalił do takiego feedbacka, to tak szczerze Wam powiem, ostro targujemy cenę i sprawdzałem, czy nam się w ogóle to będzie opłacało kupić. Ja bym był na przykład zatarty albo ogólnie coś się z nim nie tak działo, jakieś wycieki albo coś, albo nie bierzemy już go w ogóle, no bo co z takiego pitbike'a, co nam nie odpala, chyba że naprawdę jest korzystna cena. Pitbike nam odpalił, ale no niestety jest słaba kompresja. Słaba jest kompresja, ale co najważniejsze, w ogóle nie kopci. Nie kopcie w ogóle pitbike, lecz jest słaba kompresja. Czym to może być spowodowane? Spowodowane może być to regulacją zaworów. Po prostu któryś z zaworów może być podparty i po prostu nie domyka się. Nie domyka się i ciśnienie ogólnie spierdziela przez zawór. No. Koszty naprawy zerowe, wystarczy przeregulować zawory. A czasami przy takim pitbike'u, że jest słaba kompresja, można także utargować. Następna objawa
Jest tak samo, słaba kompresja, ale pit bike kopci. Kopci na niebiesko. Czy może być to spowodowane? Prawdopodobnie już będzie do wymiany pierścienie i cylinder. Pierścienie raczej i cylinder, bo prawdopodobnie jak jest słaba kompresja, może się zdarzyć, że jest cylinder porysowany i nie będzie się opłacało go szlifować. Następna objawa, jaka może być, jest bardzo dobra kompresja w pitbajku, ale kopci. Czym to może być to spowodowane? Spowodowane może być to niestety, ale uszczelniaczami zaworowymi, bo przepuszczają olej. Niekoniecznie jak kopci, to znaczy, że tylko i wyłącznie pierścienie. Właśnie w pitbajku może być tak, że może uszczelka pod głowicą, albo ale uszczelka pod głowicą to jest małe prawdopodobieństwo, chociaż nie ukrywam, że może być, ale w większości przypadków są to uszczelniacze zaworowe. Odpalimy pitbajka, no ale niestety no nierówno chodzi, nie chce się wkręcać na obroty. Co to może się z tym dziać? Prawdopodobnie będzie gaźnik do czyszczenia lub może nie być dobrej iskry na świecy, może być świeca do wymiany. Może tak samo być to spowodowane tym, że zawory są do wyregulowania. Koszty czyszczenia gaźnika zerowe, jak to robimy sami. Koszty regulacji zaworów zerowe, jeśli mamy szczelinomierz i robimy to sami. Szczelinomierz w granicach 5 zł, mogę spoilerować, bo niedawno kolega kupował to. Tyle za taki szczelinomierz zapłacił. Świeca, ja zazwyczaj kupuję świecę taką, jak jest na stronie bike.pl albo pilubike.mrf.pl. Kupuję taką świecę ja za 9 zł. Około 9 zł u mnie niedaleko w sklepie kupuję. No ale na stronie internetowej jest za 15. Może u was w okolicy nawet znajdziecie tak samo tanio jak ja. No to myślę, że to będzie tyle z silnika, bo resztę to będzie trzeba się przejechać. Resztę to trzeba się będzie przejechać, po prostu sprawdzić jak sprzęgło bierze, czy ślizga sprzęgło, czy nie ślizga. Ale to tak samo w pitbajkach, to idiotoodporne jest sprzęgło, więc tak za bardzo się nie niszczy. Skrzynia biegów, jak chodzą biegi, czy nie ma jakiegoś tam strasznego oporu, czy nie wyskakują biegi, ale to też pitbajki, tak szczerze mogę wam powiedzieć, że są trochę idiotoodporne i też ta skrzynia wytrzymuje, więc lepiej to sprawdzić, ale raczej się to nie psuje, tak wam powiem. I najlepiej się zapytać sprzedającego, ile ten pitbike ma około motogodzin, ile ma przejechane, na jakim oleju jeździł, co ile mniej więcej wymieniał ten olej, jak dbało o ten filtr powietrza. No takie podstawowe rzeczy, wypytać się po prostu. I na tej podstawie można też zawsze coś utargować. Teraz przystąpimy do sprawdzania zawieszenia, ogólnie całego ramaju sprzętu, w sensie reszty podzespołów. No jeszcze trzeba byłoby sprawdzić, czy w ogóle z gaźnika się, jak otworzy się kranik, czy się z gaźnika leje, czy się nie leje. Bo to tak samo może być spowodowane tym, że może być gaźnik przytkany i po prostu z gaźnika się leje paliwo. Też można zawsze utargować ładną sumkę. Najlepiej byłoby, żeby podnieść pita, jak ma sprzedający jakiś stojak na motocykle, jak na przykład tu mam, lub jakiś pniaczek, nie wiem, na cokolwiek, krzesło, nie krzesło, jakieś wiadro. Tak, żeby ogólnie tył był w powietrzu. Tak, żeby był tył w powietrzu. I sprawdzamy luzy w kołach, czy nie ma jakichś luzów w przednim, w tylnym. Chytamy, nie boimy się, chytamy za koło i sprawdzamy, czy nie ma jakichś wyczuwalnych po prostu luzów w kołach. No niestety u mnie właśnie nie ma żadnych luzów. Łożyska są w bardzo dobrej kondycji. Następna sprawa, przy okazji sprawdzamy, czy nie ma luzu na wahaczu. Tak samo bierzemy i sprawdzamy na boki, czy nie ma jakiegoś wyczuwalnego luzu tutaj na wahaczu. W moim przypadku jest kamień, nie ma w ogóle luzu, jest zarąbiście. No i tyle w temacie. Następny luz, jaki możemy sprawdzić, będzie to luz na amortyzatorze. Zawsze to jest pięta achillesowa. Zazwyczaj się właśnie tutaj robi luz
na wahaczu. No niestety u mnie jest ten luz. Widzicie? Niestety u mnie jest ten luz. Teoretycznie to nie jest już do naprawy. Tego się nie naprawia, ale jakby ktoś pomyślał, zawsze może tam tą tulejkę wywalić i wstawić jakąś od normalnego crossa i dalej się polata. Ja to tak naprawię. To wtedy nie jest duża wymiana, ale teoretycznie tego się nie naprawia i się wymienia cały amortyzator i można też ładną cenę urwać. Przy moim RC też się właśnie zrobił minimalny luz, no ale to praktycznie w każdym pitbike'u tak się po pewnym czasie robi ten luz tutaj, to ja bym się tym za bardzo nie przejmował. Chyba że się skaka strasznie i nie wiadomo jak się jeździ. Jak się jeździ tak spokojniej, tak z przeznaczeniem enduro, to tym luzem bym się nie przejmował. Po prostu zajechać amortyzator aż zacznie lać, wyleje się, niż kombinować tutaj z tym. Więc tym bym się nie przejmował. Tak i na tory, to ten luz jest właśnie, w moim przypadku właśnie jest luz, no będę to naprawiał. Jest no nie, niepożądany, nie jest pożądany, ale do takiej jazdy spokojnej, tak żeby sobie po wsi pojeździć, to raczej to nie będzie przeszkadzać wam jeszcze, ale można utargować sceny pitbike'a. Czyli tak, nie mamy luzów w tylnym kole, w sensie na łożyskach, nie mamy na przykład luzów na wahaczu, albo mamy luzy, to możemy wytargować cenę, nie mamy luzów w przednim kole na łożyskach, jest super ok. Jak mamy pitbike'a podniesionego, możemy sprawdzić jeszcze jedną rzecz, po prostu bierzemy, no, czasami może być łańcuch brudny, ale można sprawdzić, czy nie jest przetarty już, ślizgło. No nie, jak powiedzieć, jak to wytłumaczyć. Po prostu jak jest wyciągnięty za bardzo, to będzie widać, że na zębatce dobrze nie będzie pasował, nie? Po prostu będzie. Dopiero musisz palcem nacisnąć. Zbierasz go, spanujesz. Ale to, sztywny i dopiero ciągniesz. Ale to wiem przecież, nie? Że sprawdza. U mnie jest dobry, to ja to wiem jeszcze. Nie dobry, już masz rozciągnięty. Rozciągnięty trochę. Już jest przeciągnięty. Przyciągnięty, ale jeszcze jest dobry, bo utrzyma przynajmniej z 6 zębów. Jeszcze pojeżdżę. Jeszcze pojeżdżę. Jestem biedny. Nie stać mnie. Naciąg to sprawdzasz na ślizgu. A to nie naciąg! Wyciągnięty czy jest łańcuch? Naciąg to jest chuj. Bo to mówię, co przy zakupie mają patrzeć. Jak kupuję pita. No i dobra. To jest z napędem. No i sprawdzamy stan zębatek, czy zęby są proste, czy nie poprzeciągane w którąś stronę. Bo jak są już zęby poprzeciągane, to zazwyczaj jest do wymiany. Bo już jak założycie nowy łańcuch, to momentalnie łańcuch się zepsuje. No i ściągamy z podstawki i sprawdzamy zawieszenie. Właściciel mógł umyć motor, no i te wycieki nie będzie widać, więc należy siąść na motor, przejechać się lub po prostu siąść i pobawić się zawieszeniem, w sensie nacisnąć hamulec przedni, po prostu posprężać te przednie zawieszenie, tak samo i tylne, i sprawdzić pod uszczelniaczami, czy nie ma jakikolwiek wycieku. Dobra, to tyle jest. Po prostu no tylnego amortyzatora się w pitbike'ach nie naprawia. Nie ma na sprzedaż tych zestawów naprawczych, więc się teoretycznie nie naprawia tylnych amortyzatorów, choć jak ktoś potrafi, jak komuś się chce, to na pewno znajdzie zestaw jakiś naprawczy i naprawi. Do przednich lak, to tam uszczelniacze, olej, takie pierdółki, to znajdziecie, to da się to naprawić po pieniądzach. No, dobra, to tyle w temacie zawieszenia. No i na tym tak samo można ładnie utargować cenę. Następne, łożyska, główki, ramy, jak sprawdzić? Tak samo, spuszczamy motor z podnośnika, naciskamy hamulec przedni. Hamulec przedni naciskamy i po prostu pchamy motor do przodu, do tyłu i sprawdzamy, czy jest luz na główce ramy. Ewentualnie sprawdzamy poprzez podobną czynność na podnośniku, czy nie ma ogólnie luz na łożyskach. Fu. Tak się kurwa sprawdza. Jak sprawdzasz to kurwa na podnośniku, jedna osoba ci trzyma dupę wciśniętą, ty też uwagi tu. Pytasz go, tak? Nie, bo możesz mieć wyjebane. Nie, bo możesz mieć wyjebane na tych panewkach.
Na panewkach w zawieszeniu. Na panewkach to są panewki, a tak to sprawdzasz. Ale to jest ciężko wyczuć. Ciężko jest wyczuć. Nie znasz się. Nie kuć się, bo się nie znasz. Chuj, jak ty znasz, kurwa. Ja też się nie znam za dobrze, ale tak samo się sprawdza. Też tak można sprawdzić. I to widać, czy jest luz, czy nie ma luz. Niech ci będzie tam. Jak kurwa będzie minimalny luz, to tak nie wyczujesz. I wtedy twoim sposobem lepiej wyczuję, ale tak to będzie widać, czy jest wyjebane łożysko, czy nie. Ewentualnie zawsze może się zdarzyć, że może być luz, ale nie jest dokręcona śruba główna od tego. Tak samo jak nie będzie dokręcona śruba, też będzie luz na łożyskach od główki ramy. Następnie to sprawdzamy, jak chodzi hamulec przedni, znaczy sprzęgło, czy chrupie, czy nie chrupie, czy linka nie jest naderwana w pancerzu, to będzie słychać. Jak chodzi ciężko, może być linka przytarta. Co następne? Sprawdzamy stan klocków z przodu, z tyłu, bo to zawsze też groszowe sprawy. I co tu jeszcze możemy posprawdzać? Zaraz na ściądze sprawdzę. Nie wiem, nie używałem. Napęd, łożyska, główki ramy, wycieki. I co jeszcze możemy sprawdzić? Stan opon, ile jest bieżnika z przodu, z tyłu. Bo tak samo, no, opony też kosztują swoje, no i tak samo można ładnie na tym utargować cenę, ewentualnie zaoszczędzić. Dobra, to będzie mniej więcej tyle. Tyle będzie z takich do sprawdzania części. Co jeszcze sprawdzamy przy tym pitbike'u, jak kupujemy? Dodatki, bo każdy grosik, niektóre dodatki po prostu są drogie, no i ludzie montują, a potem sprzedają za bezcen po prostu z motorem. Czy ma jakieś dodatki ala typu jakieś klameczki, nie klameczki, handbary, nowe opony, lepsze zawieszenie, osłony na lagi, osłony na amortyzator tylny, airboxa, nie airboxa, jakieś dodatki dorzuca do motoru, lepszy napęd na lepszy łańcuchu. Sprawdzam tak samo szprychy w kołach, czy nie mają luzów, czy są wszystkie szprychy. No i to będzie chyba tyle. No, stan faktyczny, tak samo okleiny, to tak samo wpływa na koszt przy zakupie pita. No i tyle, no. Raczej już chyba będzie tyle w temacie. Oczywiście na 100% coś tam zapomniałem powiedzieć. Skleroza nie boli. No, ale co? Będziecie chcieć coś więcej lub coś zapomniałem, a możecie napisać w komentarzu, na co jeszcze zwracać uwagę. Na co zwracać uwagę przy zakupie. Jeśli się pomyliłem, tak samo możecie mnie poprawić. Nie jestem nieomylny. Też się czasami potrafię pomylić. No i co, my się widzimy w następnym odcinku. Więc na razie, trzymajcie się. Hej, do następnego.